Cześć, witajcie dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajny temat, ponieważ wiem, jak bardzo lubicie przystępne cenowo kosmetyki i postanowiłam zebrać tutaj takie moje ulubione produkty, które są przystępne cenowo, które obecnie możecie kupić na promocjach i wykonam sobie nimi po prostu makijaż, opowiadając Wam, dlaczego je lubię, za co je lubię i za co je uwielbiam. Okej, bardzo się cieszę, że spodobało Wam się to tło, w którym obecnie nagrywam. Jest to na zdecydowany plus, ponieważ lubię, kiedy podoba Wam się tło, lubię, kiedy podoba Wam się jakby taki całokształt tego, co robię, a najbardziej lubię wtedy, kiedy i mi się to podoba. Wiecie, że nie muszę znowu wracać, zmieniać czy coś robić, bo chciałabym naprawdę zostać na tym tle. Dzisiejszy makijaż, słuchajcie, zacznę od bazy. Bazy, którą uwielbiam, kocham i obecnie trwa chyba, jak się nie mylę, też promocja w Rossmanie, więc możecie sobie wyrwać ten produkt dużo taniej. Mowa tutaj jest o primerze, który się przewija już setki razy na moim kanale i to jest Keep It Perfect Primer od marki Vibo. Jest on porównywalny z tym primerem z Fenty, który ja tak uwielbiam. Jest to primer, który ma przedłużyć trwałość naszego podkładu, ale ma on również wyblurować nam pory i działać wygładzająco. On ma delikatny kolor, więc automatycznie też jakby delikatnie wyrównuje tą strukturę, widzicie? Jeśli się nie mylę, to chyba wydaje mi się, że jest około minus 50% teraz na Vibo, bo jak wiemy, w Rossmanie każda marka ma swój oddzielny rabat. Ostatnio zachwycił mnie podkład z Eveline i jest to Wonder Match. Jak wiem i dobrze mnie tu ptaszki przyćwierkały, to na niego chyba promocji w Rossmanie nie ma. Na swojej stronie internetowej również taką sprzedaż i te produkty możecie kupić na tej stronie też dużo taniej. Wydaje mi się, że jest to minus 20%. Musicie tam zajrzeć koniecznie i zobaczyć, bo niektóre rzeczy, które nie będą przecenione w Rossmanie, będziecie mogli kupić bezpośrednio w ich sklepie online dużo taniej. Dlaczego polubiłam ten podkład? Jest to podkład idealny na co dzień. Ja robiłam test długotrwałości tego podkładu na moim kanale w ostatnim czasie i powiem Wam, że jest to jeden z tych podkładów, który nie obciąża cery, daje nam wyrównanie kolorytu skóry. Ta skóra jest taka pięknie ujednolicona. No przepięknie wygląda. Uważam, że jest to jeden z tych podkładów. Przeważnie mamy dostępne podkłady ostatnio dosyć mocno kryjące, bądź też podkłady, które mają przede wszystkim stawiać na ujednolicenie i wyrównanie kolorytu, ale również te podkłady mocniej stygnące. Ten produkt delikatnie tylko stygnie, ale również daje nam ten komfort noszenia. Ja mam takie dni, kiedy uwielbiam sięgać właśnie po takie produkty, gdzie podkład ma po prostu być podkładem, niekoniecznie idziemy na przetrwanie i idziemy na tą długotrwałość. Podkład ten bardzo ładnie się utrzymał, pomimo tego, iż tych właściwości właśnie mocno stygnących nie posiada w sobie. No po prostu mam nad nim w ostatnim czasie dosyć spory zachwyt. Tak jak już powiedziałam w poprzednim filmie, jest to jeden z pierwszych tych podkładów marki w ogóle Eveline, który mi tak bardzo mocno podpasował. Ja sobie zmieszam dwa odcienie, 40 Sand oraz 30 Cool Beige. Nałożyłam sobie dzisiaj ten primer na bazę Keep It Perfect i liczę na to, że właśnie będzie jeszcze dłużej się trzymał i będzie jeszcze lepiej wyglądał. Teraz trzeba odczekać ten stosowny czas, ponieważ ten podkład, jak aplikujemy go na twarz, on jest taki zdecydowanie bardziej mokry, ale za chwilę on już zaczyna delikatnie przystygać, ale wiecie, co jest mi fajne? To, że ten glow taki, ta świetlistość tej skóry nie znika. Pojawił się też nowy produkt i jest to marka NAM. Mamy tutaj dostępny korektor Pro Shaping Concealer. Ja go mam w dwóch odcieniach. Ten jest za jasny, ten jest za ciemny. Ten zdecydowanie idealnie nadaje się, słuchajcie, właśnie do takiego mokrego konturowania, które ja bardzo lubię. Natomiast ten korektor najjaśniejszy zmieszam sobie odrobinę z tym ciemniejszym i położę pod oko. Korektor ten przepięknie rozświetla i ma tą formułę delikatnie stygnącą, dlatego go tak mocno uwielbiam. W dodatku jest, wręcz powiedziałabym, idealnie napigmentowany, nie jest przepigmentowany, dlatego idealnie nadaje się właśnie do tego podkonturowania, co będę robić w kolejnym etapie. Kochani, dzisiaj również chcę przetestować sobie pędzelki nowe z AliExpress, które niedawno sobie kupiłam. Marka nazywa się OVW. Została mi ona polecona również przez Was. Jestem jej bardzo ciekawa. Już ten mniejszy zestaw testowałam sobie wczoraj i muszę Wam powiedzieć, że wypadł naprawdę bardzo dobrze. Za taki w ogóle cały zestaw pędzli. Te mają dosyć krótkie trzonki. Zapłaciłam 112 zł. Ten kosztował coś bardzo podobnie.
I dzisiaj chcę użyć właśnie tych pędzli. Włosie te jest kozie i zobaczymy, jak się będzie pracować. No, pędzle wyglądają bardzo solidnie, bardzo porządnie i mam wobec nich wielkie oczekiwania. Biorę sobie ten korektor ciemniejszy, który jest w odcieniu 06 Natural Bronze. I mam tutaj w zestawie taki pędzel syntetyczny, języczkowy. Najlepiej zawsze używać pędzli syntetycznych do konturowania. Na mokro. Ja już testowałam ten korektor dla Was i on wypada naprawdę rewelacyjnie. Jak wiecie, ja uwielbiam ten korektor z Fenty w odcieniu 385 i ten kolor jest delikatnie chłodniejszy i według mnie nawet lepiej, że jest delikatnie chłodniejszy, bo tamten 385 jest po prostu delikatnie przyciepły dla mnie. Teraz sobie docieram, jakby tak dostępluję. Troszeczkę lecą z nich włoski, ale to jest normalne. Zobaczymy jeszcze, jak po pierwszym myciu będzie. Na razie włosie jest bardzo przyjemne i bardzo dobrze mi się nim pracuje. Czas na puder, słuchajcie. Jestem totalnie zakochana w tym pudrze. On przepięknie bluruje pory. Nałożę go praktycznie na całą twarz. Tutaj w zestawie mamy dołączony puszek. Jest to też marka NAN. Biorę sobie pędzelek też z tej kolekcji. Postaram się użyć jak największej ilości pędzli, żeby dać Wam takie podsumowanie. Na koniec, jak mi się pracowało tymi pędzlami, nakładam go sobie w okolicy pod okiem. Za co lubię ten produkt, to za to, że naprawdę przepięknie bluruje widoczność porów. Pytaliście się mnie też pod najnowszym filmem Znam, czy ten produkt nadaje się do cery mieszanej, czy też tłustej. Tak, jak najbardziej, nadaje się. Uważam właśnie do cery mieszanej, tłustej. Pomaga właśnie niwelować widoczność tych porów. On mi się bardzo ładnie utrzymał w tym zestawie, z tamtym podkładem przynajmniej. Z tym też nie będzie problemu, uważam. Też ładnie to wygląda. Zobaczcie, jaki mam natychmiastowy efekt zmatowienia skóry i wygładzenia, ale nie jest to taki przesadny mat. Ja nie lubię ciągnących matów, nie lubię takich matów, które wyglądają ciężko na twarzy. Zdecydowanie bardzo mi się ten produkt podoba. Ten puder jest zachwycający, zachwycający. Moją buzię wykonturuję sobie bronzerem, też z marki NAN, też jest to nowość. Po prostu przepiękny, idealny odcień bronzera do twarzy. Idealny bronzer. Nie za ciepły, nie za chłodny. Bardzo naturalnie wygląda na twarzy. Natomiast rozświetlacz to będzie chyba rozświetlacz, który się u mnie jako tako jeszcze nie pojawił na kanale, bo jest to rozświetlacz, który powstał przy współpracy z Kate Kio, taka instagramerka bym powiedziała, i marką Vibo, nazywa się $1 million. Jest to spektakularny błysk. Widzicie? Ok, przejdziemy do makijażu oczu i dzisiaj zastanawiałam się, które Wam polecić paletki, które bardzo lubię. Ostatnio bardzo już Wam polecam swoją paletkę, więc stwierdziłam, że wezmę sobie te paletki z Lovely. Call Me Crazy, która jest zdecydowanie jedną z takich moich ulubionych paletek, ponieważ posiada kolor i neutral. Jest naprawdę bardzo fajna. Druga jest Miss Juicy, też jest bardzo fajna ta paletka. I dzisiaj wykonam sobie makijaż właśnie tymi cieniami. Oczywiście położyłam już primer na moje oko, no i będę się bawić przede wszystkim tymi pędzelkami. Jestem ich bardzo ciekawa, jak one się sprawdzą. No dobra, co ja bym sobie dzisiaj tu zmalowała? Wezmę sobie ten fioletowy odcień. I może delikatnie dotrę tym takim bardzo mocnym różem. Zobaczymy. Są trochę dla mnie zbyt sztywne te pędzle, więc wezmę sobie z tej samej firmy, ale z tymi krótszymi trzonkami, ponieważ ja lubię, jak pędzel jest trochę bardziej giętki. Podbiję, słuchajcie, jeszcze różem z tej paletki Miss Juicy. On jest bardzo soczysty. Natomiast we wnętrznym kąciku dam właśnie tego żółtego koloru.
Okej, okay, jedyny aspekt taki niedrogeryjny to będą dwie kredki, którą różową dałam na linię wodną, a pomarańczową troszeczkę pod. Połączyłam ze sobą te dwie kredki, to jest Kat Von D, pomarańczowa E-Go-Go, różowa Sexer. I wracam do paletki. Mam tutaj taki cieniutki pędzelek. Cały czas operuję tymi samymi pędzelami z tych zestawów, tylko tym razem mieszam. Na koniec zostawię Wam podsumowanie, więc warto jest obejrzeć, co myślę na ten temat, bo te zestawy są totalnie inne. Zaczynam od tego fioletu, który wtłaczałam sobie tutaj. Biorę sobie różowy z paletki Miss Juicy. I daję na środek. W ogóle cały czas korzystam też pierwszy raz z takiego czegoś do czyszczenia pomiędzy kolorami. Rewelacja! Przyszło mi razem z tymi pędzlami, też zamówiłam, to jakieś grosze kosztowało. Taka rewelacyjna sprawa. Nigdy z czegoś takiego nie korzystałam, przyznaję się bez bicia, po prostu brałam nowy pędzel. Ach, jaka to jest oszczędność pędzla, możemy jednym pędzlem pracować. Teraz biorę sobie pomarańcz. I teraz słuchajcie, z tej paletki biorę sobie ten żółty, matowy cień. W ogóle dzisiaj chyba zrobię w matach kompletnie. I daję go w wewnętrznym kąciku. O, daję go w wewnętrznym kąciku jako taki element rozświetlenia w tym makijażu, ale w macie. Uwielbiam tą paletkę. Dobra, czas zrobić krechę w tym makijażu, żeby podkreślić troszeczkę oko i użyję z Eveline, to jest Varieté, tak się nazywa, Varieté Eyeliner. Jest to jeden z tych eyelinerów, który bardzo lubię. Marka Eveline robi bardzo dobre eyelinery i są bardzo przystępne cenowo. A jeszcze jak mamy do tego promocję, to już w ogóle jest hicior. Wykonam sobie teraz kreskę. Okej, okay, jestem z krechami na oczach. Chciałam dodać takiej zadziorności w kresce. Troszeczkę tutaj zawsze z tymi przodami muszę popracować. Słuchajcie, kolejna rzecz to będzie tusz do rzęs. I to też jest z tej serii Varieté z Eveline. Jeśli będziecie miały okazję kupić ten tusz do rzęs, to on jest idealny właśnie dla osób, które mają marniaste rzęsy, żeby je wyciągnąć. Zaraz zresztą Wam pokażę, jak ona świetnie rozdziela. Ja już o tej maskarze nieraz wspominałam Wam na moim kanale, że ją bardzo lubię. Ona ma idealną tą silikonową szczoteczkę, taką rozdzielającą. Ona pięknie radzi sobie z tymi rzęsiorami. Jak wiecie, ja i tak przykleję sobie do tego makijażu sztuczne rzęsy, ale pokażę Wam, jak spektakularny efekt możecie uzyskać tą maskarą. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Jakie rzęsiory. Mam nadzieję, że to widzicie. Naprawdę przy kilku warstwach, takich trzech, czterech warstwach, efekt jest spektakularny. Do tego make-upu aż się prosi, żeby tutaj zarzucić kilka rzęs. Ja oczywiście klasycznie, jak zawsze, skorzystam z pomocy kępek, moich jednych z ukochanych kępek, czyli Duo od Klawiera. Tym razem będzie mocniej, dlatego decyduję się na Duo. Przykleję je oczywiście od spodu, żeby nie było. Kod rabatowy na kępki zawsze macie pod filmem na dole, więc ten produkt również możecie kupić na promocji. No to dzisiaj poszalała zmalowana z kolorem. Dzisiaj wyszło kolorowo, egzotycznie i matowo. A na usta położę pomadki też z Eveline, które są jednymi z takich moich ulubionych, jeśli chodzi o te pomadki. W ogóle one są dostępne razem z konturówką do ust, co jest na wielki plus. Słuchajcie, mam tutaj takie duo idealne swoje, neutralne i jest to kolor 14 Choco Truffle. Mamy również tutaj konturówkę, która jest zakończona temperówką. Zdecydowanie za rzadko Wam mówię o tych konturówkach, o tych pomadkach z marki Eveline. Mam bardzo dużo rzeczy do testowania, a uważam, że te produkty są bardzo niedocenione. Okej,
Okej, kochani, tak prezentuje się czyste szaleństwo dnia dzisiejszego. Miałam ochotę już od dawna zrobić coś kolorowego dla Was. Mam nadzieję, że make-up Wam się podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak Wam się podoba taki make-up. I co jest najważniejsze w dzisiejszym filmie, to wszystkie te kosmetyki są przystępne cenowo. Są to zdecydowanie takie perełki, w które warto zainwestować, ale nie trzeba dużo inwestować, jeśli wiecie, o co chodzi. Bardzo lubię tą ideę, kiedy produkt jest dobry jakościowo, ale przystępny cenowo. Możemy na tym też i my zyskać i mieć w swojej kolekcji naprawdę świetne produkty. Większość tych produktów kupicie w Rossmanie. Jeśli chodzi o produkty marki Eveline, możecie je kupić w Rossmanie, jak również możecie kupić poprzez stronę ich online i tam skorzystać z dodatkowego rabatu, który został puszczony. Jeśli chodzi o produkty marki NAM, to mam dla Was taką informację, że będą one w Rossmanie dostępne jeszcze w trakcie trwania promocji, więc też śpieszcie się. Mam nadzieję, że uda Wam się kupić niektóre z tych produktów, bo naprawdę warte są Waszej uwagi. Jeśli dotarłeś do końca, zostaw kciuk w górę, komentarz, ślad po sobie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, bo to wspiera to, co robię. A dzisiaj Wam już pięknie dziękuję i do następnego. Trzymajcie się, hej!